mieszanki ziołowe, które wspomagają obniżenie ryzyka, a nie poziomu cukru we krwi. Mieszanki ziołowe, które wspomagają obniżenie ryzyka, a nie poziomu cukru we krwi. Syntetyczne leki, dieta i aktywno-fizyczna to nie jedyne metody wspomagające obniżenie ryzyka, a nie poziomu glukozy we krwi. Od setek lat ludzie skutecznie dbali o siebie za pomoc ziół i roślin. Naturalne metody wspomagania leczenia są bezpieczne, a stosowane regularnie znacznie obniżą ryzyko i poziom cukru we krwi. Większość z nich jest dostateczny w sklepach zielarskich i aptekach. Cukrzyca, choroba cywilizacyjna. Światowa Organizacja Zdrowia uznała cukrzycę za chorobę cywilizacyjną. Obecnie na świecie choruje na niej ponad 260 milionów ludzi. Szacuje się, kreska e za 8 lat, w 2025 roku, na to schorzenie mokreska e cierpie nawet 380 milionów pacjentów. Cukrzyca to choroba, w której stwierdza się podwykreskaszony poziom glukozy we krwi. W normalnych warunkach komórki, przy współudziale insuliny pobieraj z krwi glukoz i wykorzystuj ją jako źródło energii. Jeśli pewna CZ komórek trzustki wytwarzających insulin zostanie zniszczona, nasz organizm nie jest w stanie przyswoić całej glukozy i wówczas jej poziom we krwi staje się zbyt wysoki. Ten rodzaj cukrzycy pojawia się najczęściej u młodych osób, poniżej kreska ej 30 roku kreska życia i rozpoznawana jest jako cukrzyca insulinozale kreska na lub cukrzyc typu I. Cukrzyca typu 2 pojawia się natomiast, gdy z jakiego powodu insulina przestaje działać wydajnie. Występuje ona najczęściej u osób po 40 roku kreska życia, zmagających się z problemem nadwagi. Głównym celem leczenia chorych na cukrzycę typu I oraz typu 2 jest obniżenie poziomu cukru we krwi do stanu prawidłowego. Podstaw skutecznej terapii jest utrzymanie prawidłowej diety oraz aktywno-fizyczna. Jeszcze lepsze efekty leczenia mokreska na uzyska wspierające terapii farmakologicznej mieszankami ziołowymi. Poza diet i gimnastyk, chory na cukrzycę typu I musi przyjmować insulin. Zdaniem eksperta Mikołaj Chorożycki, dietetyk i gastrocoach, problemy z gospodarką cukrów są charakterystyk naszych czasów. Wraz z rozwojem społeczeństwa DSTW spada jako pokreska żywienia. Wzrasta natomiast ilość pokreska żywanego jedzenia przetworzonego bogatego w cukry proste. Niestety jest to prosta droga do rozwoju insulinooporności i dalej do cukrzycy 2 stopnia, która dotyka coraz młodsze osoby. Rozwiązaniem, oprócz zmiany nawyków kreska żywieniowych, jest dostarczenie składników poprawiających gospodarkę glowodanów organizmu. Istotne jest, aby produkty pochodziły z naturalnych źródeł oraz by były odpowiednio dobrane. Kluczem jest synergizm składników, czyli wzajemne wzmacnianie działania kilku odpowiednio dobranych substancji. Takie rozwiązanie daje nam zioła mnicha polecane na cukier. Zestaw sprawdzonych i dobrze dobranych substancji pobudza wtrop do sprawniejszej pracy w celu utrzymania prawidłowego poziomu cukru we krwi. Korzet mniszka lekarskiego pobudza czynności wtroby, przyczyniające się do prawidłowego wydzielania kreska u zamknięte pci. Limor wybiabej, wspomaga prawidłową gospodarkę glowodanów organizmu,
dzięki czemu WP bywa korzystnie na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Natomiast kora cynamonu przyczynia się do prawidłowych przemian glukozy pod WP bywem insuliny, co wszak bada się na lepsza praca całego organizmu. Dziki ziobowemu naparowi na cukier mokreska na pokreska egna si ze zetemczeniem wywołanym wahaniami glukozy we krwi. Warto wiedzieć ziobama i moc starannie dobrane mieszanki ziobowe, przygotowywane z wyselekcjonowanych ziób to sposób na utrzymanie prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Zioba mnicha polecany na cukier to herbatka ziobowa z dodatkiem zielonej herbaty, która dzięki unikalnej recepturze wspomaga prawidłowy gospodarg glowodanów organizmu, pobudza czynności wtroby i przyczynia się do prawidłowej przemiany glukozy pod WP bywem insuliny. Cenne skabadniki, takie jak morwa biaba, korzec cykorii podrukreska nik, kora cynamonu, korzec mniszka lekarskiego to doskonale dobrana mieszanka, która reguluje poziom cukru we krwi. Morwa biaba była wykorzystywana i ukreska wiele lat temu w starokreskalitnej medycynie chickiej. Leczono ni przeziębienie, gorce ZK, a tak kreska e obni kreska ano cinienie krwi. Dzi morwa biaba znana jest na całym, wiecie, uprawia się ją w wielu krajach. Owoce morwy wyglądem przypominaj biabę je kreska inny. Wycik jest lici morwy biabej hamuje wydzielanie enzymów odpowiedzialnych za rozkład sacharozy i skrobi, ogranicza ich przemian w glukoz. Dzięki temu CZ w glowodanów nie zostaje strawiona, WP bywa to na obni kreska enie poziomu cukru we krwi. Morwa biaba zapobiega tak kreska e poposipkowemu wzrostowi poziomu glukozy we krwi. Napar z lici morwy pity regularnie pomaga utrzyma prawidłowy poziom glukozy w surowicy krwi, a tak kreska EST kreska E nie hemoglobiny glikolizowanej. Rudbo, White Mulberry, Abrief Phytochemica Land Pharmalogical Evaluation Satzound. Zafarar, cynamon by był doceniany przez większość wielkich cywilizacji ze WZGL Dunacie dby i esbotki smak oraz subtelny aromat, który znacząco zwiększa przyjemno jego spokreska lwania. Rozpuszczalny w wodzie wycik jest cynamonu zawiera przeciwutleniacze, które wspierają pracę serca i poziom glukozy we krwi. Cynamon pomaga ustabilizować poziom cukru we krwi poprzez stymulowanie receptorów insuliny i zwiększanie ich wrakreskaliwości na ten hormon, co skutkuje obni kreska eniem glikemii, ST kreska enia cukru we krwi. W rezultacie organizm musi wytwarza mniej insuliny, by uzyska ten sam efekt. Odci kreska A to trzustk. Stymuluje metabolizm i łagodzi stany zapalne w organizmie. Rudbo, http://naukawpolsce.pap.pl/aktualności/news-37523/9 cynamon obniża poziom cukru we krwi.html, mniszek lekarski pozytywnie WP bywa na przemian materii w organizmie. Ułatwia trawienie tłustych i obfitych w glowodany pokarmów. Mniszek lekarski nie tylko wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi, ale tak kreska e dziaba kreska u zamknięte pciobdnie oraz kreska u zamknięte pciotwórczo, przez co doskonale WP bywa na metabolizm organizmu oraz na naczynia krwionośne. Mniszek pomaga uregulować poziom cukru,
ale tak kreska E dba o prawidłowy poziom cholesterolu i trójglicerydów we krwi. Zrób to koniecznie prawidłowo dobrane mieszanki ziobowe. Wsparcie prawidłowego poziomu cukru we krwi i herbatki zioba mnicha to skuteczna pomoc w walce o prawidłowy poziom cukru we krwi. Dzięki doskonale dobranym polskim skabadnikom wspieraj pracę gbadu krwionośnego, serca oraz wtroby. Fite pomiędzy posiłkami jest smacznym sposobem na utrzymanie całego organizmu w dobrej kondycji.